Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie wstał. Witam Was ponownie, brat Piotr Kurkiewicz, kapucyn, franciszkanin, w kolejnym naszym spotkaniu w ramach cyklu pod tytułem Szkoła Myślenia. W poprzednim odcinku, jeśli mnie pamięć nie myli, starałem się wygłosić, być może nie oryginalną, ale dla mnie oryginalną, wręcz oryginalną tezę, że chrześcijaństwo nie jest przede wszystkim religią wydarzenia, historii, spotkania, objawienia Bożego, ale ewoluowało w Jezusie Chrystusie ku religii mistagogicznej, nie historycznej, tylko mistagogicznej, czyli jest religią misteriów, jest religią sakramentalną, misteryjną, jest religią, która w swej istocie, swą istotę, pierwszorzędne działanie zbawcze, czyli soteriologiczne, lokalizuje już nie w wydarzeniach, jak było na początku w Chrystusie, gdy był w ciele, ale realizuje poprzez sakramenty. Oczywiście to nie przeczy wcale tym faktom, że chrześcijaństwo jest religią wydarzenia historycznego, osoby historycznej Jezusa Chrystusa, że to był cała taka plejada zdarzeń wspaniałych, historycznych i można nawet powiedzieć, że nasza religia chrześcijańska w porównaniu z tym pniem i starotestamentalnego judaizmu, z którego wyrosła, jest mega historyczną religią, jako że tam Bóg się wtrącał poprzez Ducha Świętego zapewne, poprzez natchnienia i prowadzenie patriarchów, poprzez objawienia swoje wpierw patriarchom, a potem Mojżeszowi, narodowi i wreszcie prorokom. Bóg karał, Bóg nagradzał, ale no tak, i judaizm starotestamentowy jest oczywiście religią wydarzeń i chrześcijaństwo również, no bo Chrystus wtrąca się, Syn Boży wtrąca się w historię, staje się człowiekiem, żyje lat 33 około, no i robi to, co robi, mówi to, co mówi, a więc jest to religia wydarzenia. Nawet bym powiedział, bardziej nasza religia chrześcijańska jest religią wydarzenia od starotestamentalnej, jako że większym wydarzeniem jest Bóg wcielający się, Bóg, który staje się dzieciątkiem, młodzieńcem, mężczyzną, sąsiadem, pracownikiem, głosicielem, staje się człowiekiem zakatowanym na śmierć. To jest większe wydarzenie, o wiele większe, nieskończenie większe, aniżeli Bóg przemawiający do proroków, objawiający się w jakichś teofaniach, czy powiedzmy angelofaniach w Starym Testamencie. Tak więc tak, nasza religia to jest religia wydarzeń i dalej taką pozostaje, bo Chrystus objawia się Faustynie Kowalskiej, ojcu Pio, Chrystus objawia się mnie wczoraj przez proroka mojego, powiedział mi słowa, dzisiaj potwierdził mi to na grupie biblijnej w ten czwartek w Oktawie Wielkanocnej, gdzie przemówił do mnie tymi prawie że samymi słowami, co wczoraj w proroctwie, a grupka była w Słobudce Krasiłowskiej, czyli we wiosce oddalonej 5 km od Krasiłowa. Tak więc nasza religia jest religią dramatycznego i pięknego, romantycznego prowadzenia Bożego, jak najbardziej, spotkań z Bogiem, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że istota naszej religii jednak jest lokalizowana w sakramentach. To, co najbardziej istotne, zbawcze,
jednoczące, nadmistyczne, dokonuje się nie w mistyce czy w ascetyce, dokonuje się nie w charyzmatyczności, czy w opatrzności, czyli w Bożym prowadzeniu, ale dokonuje się w sakramentach chrztu, Eucharystii i innych sakramentach, zwłaszcza chrztu i Eucharystii, dlatego że te sakramenty zwłaszcza, ale inne również, bierzmowanie, kapłaństwo, małżeństwo, zmieniają nasz status ontologiczny, czyli zmieniają naturę naszego bytu. Do natury stworzonej dodają naturę, nazwałbym to nową, soteriologiczną właśnie w tej ekonomii zbawczej. A więc te wydarzenia są i zbawcze, i są przekształcające. Zbawcze, bo działa w nich Chrystus i we chrzcie, i w Eucharystii, w innych sakramentach działa Chrystus. Można powiedzieć, że działa tylko Chrystus, bo my, no co tam my robimy w czasie tych sakramentów, w czasie chrztu? Śpimy albo ryczymy, albo krzyczymy jako dzieci, jako niemowlęta. W czasie Eucharystii no, stoimy, klękamy, siadamy, jesteśmy rozkojarzeni bardziej lub mniej. Co my tam robimy istotowego? Wierzymy i to pewnie kiepsko. Natomiast on istotowo działa, kwintesencjalnie i zmienia naszą ontologię, nasz status, naszą kondycję, nie tyle moralną, co kondycję bytu. We chrzcie otrzymujemy drugą naturę, naturę boską, czyli stajemy się Bogiem, no bo kto to jest, kto ma naturę boską? Kto to jest, kto ma naturę krokodylą? Kto to jest, kto ma naturę szczurzą, albo naturę oślą, albo ludzką? A kto to jest, kto ma naturę boską? Oprócz tego stajemy się dziećmi Bożymi, córkami, synami. Oprócz tego dostajemy Ducha Bożego, dostajemy życie Boże, zapewne charakter Boży, Królestwo Niebieskie Boże, a ciało nasze staje się mega, giga, nieprawdopodobną wręcz świątynią Boga. Stajemy się członkami Jego ciała. Nie jesteśmy już tylko ludem Bożym, jesteśmy Jego ciałem. Ciałem Boga, ciałem Chrystusa. To robi chrzest, a to zapoczątkowuje chrzest, a rozwija prawdopodobnie i doprowadza do końca chyba Eucharystia. Tak więc sakramenty zmieniają nasz byt. Przestajemy być ludźmi, kropka. Stajemy się ludźmi, myślnik. Sakramenty zmieniają nasz byt, ale to jest drugorzędne nawet, choć istotne, kwintesencjalne. Ale sakramenty też przede wszystkim są czasoprzestrzenią, w której działa On. Chrzest wspomina Jego śmierć i zmartwychwstanie, ale wydaje mi się, że bardziej nawet Jego zmartwychwstanie. No, chrzest i zmartwychwstanie, powiedzmy. Natomiast Eucharystia też Jego śmierć i zmartwychwstanie, aczkolwiek ta Eucharystia bardziej mi się kojarzy jednak z Jego ofiarą, z Jego śmiercią. Tak się zresztą mówi, ofiara eucharystyczna. Idźcie ofiara spełniona, czy idźcie ofiara dokonana. Po ukraińsku to jest idić żertwa z werszena, no czyli ofiara dokonana. Zresztą pierwszą mszę świętą, pierwszą Eucharystię on uczynił w przeddzień swojej męki, prawda? W czwartek wieczorem, w piątek była męka, a nie zmartwychwstanie. I te Jego słowa, które wyrażają najbardziej istotę tego sakramentu, to jest: bierzcie i jedzcie, a więc będzie to ofiara biesiadna póki co. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. A więc jest to ofiara póki co biesiadna, ale już
już uwzględniająca jutrzejszą wielkopiątkową ofiarę, nie biesiadną, tylko ofiarę, no nie wiem, gdzie przelewa się krew, ofiarę krwawą. Ona zapowiada i aktualizuje ofiarę krwawą poniekąd dzięki zmartwychwstaniu, dzięki ogniowi Ducha Świętego, gdy ciało zniknie z grobu, jest to wręcz ofiara całopalna, bo to stąpi na nią ogień Ducha Świętego i spowoduje spowoduje, że to ciało zniknie, tak jakby w całopaleniu. A więc na pewno jest to ofiara krwawa, ofiara, która polega na przelaniu krwi, ale poniekąd, powiedzmy tak trochę poetycznie, jest to też ofiara całopalna. Tym bardziej, że pozostaje po tej ofierze popiół. Czyli co? No czyli postać chleba i wina. Postać zreifikowana Boga. Bóg był, stał się człowiekiem. To już jest jakieś pomniejszenie Boga, redukcja Boga. On, istniejąc jako Bóg, nie zechciał być jak Bóg, ale stał się jak w kryzie dławiącej, jak człowiek. A teraz on dzięki tej ofierze właśnie całopalnej staje się popiołem. Zamiast człeka chleb, zamiast człeka krew, a więc zamiast człeka rzecz, niczym po ofierze popiół. A więc poniekąd, powiedzmy, a może nie poniekąd, tylko właśnie istotowo jest to ofiara również całopalna. A więc Eucharystia, w Eucharystii on oddaje za nas swoje życie. Oczywiście też zmartwychwstaje, ale ten aspekt ofiarniczy jest chyba, wydaje mi się, dominujący. Ciało, które będzie wydane, krew, która będzie przelana. To jest raczej konotacja z krzyżem, a nie ze zmartwychwstaniem. Aczkolwiek oczywiście jest to ofiara, która dokonuje się już, którą dokonuje już Chrystus zmartwychwstały obecnie, nie cierpiętniczy. A więc jest to ofiara bezkrwawa, czyli ona tylko aktualizuje tamtą ofiarę, ale dokonuje się już w sposób niekrwawy, a więc bez cierpienia Chrystusa, bo w Jego uwielbionej ludzkiej naturze, przebóstwionej już, a więc zmartwychwstałej. Tym niemniej ona odsyła nas bardziej pod krzyż, tak mi się wydaje. Natomiast chrzest też uwzględnia oczywiście śmierć Chrystusa, jesteśmy zanurzeni w śmierć, ale jednak chrzest powoduje w nas zmartwychwstanie, nas przynajmniej. Ono zanurza nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale chrzest ma, owszem, unicestwić grzechy, w jakiś sposób oczyścić starą naturę, ale przede wszystkim jest powiązane, tak mi się wydaje, ze zmartwychwstaniem. Stąd właśnie Chrystus zmartwychwstały, wydaje mi się, że pokazując właśnie się apostołom i dając im ducha na odpuszczenie grzechów, on właśnie nawiązuje już bardziej do chrztu. Tak więc wydaje mi się, że chrzest wprowadza nas w nowe życie, w życie zmartwychwstałe i w sensie ontologicznym, jesteśmy już na niebiosach i właśnie zanurza nas w śmierć, ale przede wszystkim w zmartwychwstanie Chrystusa i daje nam tę już naturę zmartwychwstałego Chrystusa i życie zmartwychwstałe. Tak więc jeszcze raz podsumujmy, chociaż chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ale religią wydarzenia, religią historyczną i to tak, jak w żadnej innej religii, włącznie z judaizmem starotestamentalnym, to jednak jeszcze bardziej, aniżeli religią wydarzeń, jest religią misteriów sakramentalnych, a to powinno mieć przełożenie na naszą duchowość, na naszą mistykę, że jednak sakrament jest czymś najistotniejszym w naszej religii. Nie pamiętam, jak jest ułożony katechizm, ale jeśli dobrze pamiętam, to po pierwszym rozdziale dotyczącym wiary, czyli spotkania z żywym Bogiem, drugi potężny dział to jest, jeśli dobrze pamiętam w katechizmie, to jest dział poświęcony właśnie sakramentom i zdaje się trzeci dział będzie dopiero poświęcony konsekwencjom uwierzenia i wejścia w sakramenty,
czyli przemianie moralnej, a dopiero czwarty chyba dział będzie dotyczył pobożności, czyli fenomenu modlitwy. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, zerknijcie. Teraz mi dopiero przyszła ta myśl, stąd być może jest ona omylna. Ale jeżeli tak jest, to by oznaczało, że po spotkaniu z Bogiem dzięki żywej wierze zanurzamy się przede wszystkim w sakrament. A czemu nie w modlitwę, a właśnie w sakrament? Bo tam On jest najbardziej. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.